SolidWorks 2016 wprowadza wiele ulepszeń dla zwiększenia produktywności i przyspieszenia procesu tworzenia złożeń. Po pierwsze, wiązanie centrum profilów wprowadzonych w wersji SolidWorks 2015 zostało dodane do paska narzędziowego szybkich wiązań. Wszystkie kontrolki sterujące tym wiązaniem, uwzględniając blokowanie obrotu elementów okrągłych, są dostępne bez konieczności wchodzenia do menadżera właściwości Property Manager. Dodatkowo po zaznaczeniu trzech ścian dostępne jest wiązanie symetrii, zaś po wskazaniu czterech ścian wiązanie szerokości. Jak pamiętasz, wśród nowości SolidWorks 2015 pojawiła się funkcja Zastąp elementy wiązania, umożliwiająca zastąpienie zgubionych odniesień. Na przykład jeśli konfiguracja wspornika zostałaby zmieniona i będzie on rozwiercony, ściana służąca jako odniesienie wiązania zostanie usunięta, co w rezultacie spowoduje błąd wiązania. Po edycji pojedynczego wiązania części użytkownik byłby zmuszony do poprawiania kolejnych wiązań tej ściany. Teraz w SolidWorks 2016 opcja ta została rozbudowana i uwzględnia wiązania komponentu, który występuje w złożeniu kilkukrotnie. Używając nowego narzędzia wyboru służącego do wyboru identycznych komponentów, możemy wybrać wszystkie pokrętła znajdujące się w tym złożeniu. Jeśli zmienimy konfigurację pokrętła na to z większą śrubą, pojawią się błędy we wszystkich trzech częściach, ponieważ ściana śruby nie została zmieniona, a zastąpiona inną. Teraz, kiedy edytujemy błędne wiązanie tylko jednego z komponentów, SolidWorks da możliwość zastąpienia wszystkich brakujących odniesień w pozostałych komponentach. Jest to znaczna oszczędność czasu. Pracując ze złożeniami o wielu stopniach swobody, wyzwaniem może okazać się prawidłowe ustawienie pozycji elementów bez zastosowania dodatkowych wiązań ograniczających ruch części. W SolidWorks 2015 została dodana możliwość chwilowego uruchomienia i grupowania komponentów w celu ograniczenia ich stopni swobody podczas użycia polecenia przenieś komponent. W wersji 2016 dostęp do tego narzędzia został znacznie udoskonalony. Po wciśnięciu prawego przycisku myszy i wybraniu narzędzia z menu kontekstowego możemy wybrać komponenty, które chcemy zablokować bądź pogrupować w trybie chwilowym, podobnym do polecenia wyizoluj. W SolidWorks 2016 można kopiować i wklejać kilkanaście komponentów w tym samym czasie. Wtedy również wszystkie istniejące wiązania między kopiowanymi elementami zostają zachowane i skopiowane. W poprzednich wersjach komponenty musiały być kopiowane indywidualnie, zaś ich wiązania ponownie nadawane ręcznie. Czynność ta może być wykonana zarówno z poziomu menu, edycji, jak i poprzez stosowanie skrótów Ctrl-C, Ctrl-V. Podczas wstawiania komponentów możliwe jest wybranie, w jakiej konfiguracji chcemy wstawić część, aby po jej wstawieniu nie tracić czasu na jej zmianę. Używając polecenia wiązanie, wybór pierwszego komponentu zmienia jego wyświetlanie na stan przezroczysty, co umożliwia zobaczenie i wskazanie geometrii zasłoniętej przez pierwszy wybór. Na przykład do powiązania tych dwóch otworów walcowych znacznie łatwiej wskazać jest wewnętrzne ściany komponentów. Równie łatwo można powiązać tę podkładkę. Innym długo oczekiwanym usprawnieniem była możliwość pokazania komponentów w oddzielnym oknie w trakcie jego wiązania. Nowe okno podglądu komponentu teraz na to pozwala i sprawia, że dodawanie wiązań jest znacznie łatwiejsze. Dodatkowo podglądany komponent staje się przezroczysty w głównym oknie widoku, pozwalając na łatwiejsze zaznaczenie jego geometrii. Komponenty wirtualne są znakomitym sposobem na przechowywanie komponentów wewnątrz złożeń i zmniejszają liczbę plików na dysku. Teraz podczas tworzenia wirtualnych podzłożeń istnieje dodatkowa opcja uczynienia podzespołu i wszystkich jego komponentów wirtualnymi w jednym kroku. Dzięki temu zaoszczędzimy mnóstwo czasu. Podczas zmiany nazw komponentów w złożeniu nie ma już konieczności otwierania ich w osobnym oknie. Może być ona zmieniona bezpośrednio w drzewie operacji Feature Manager. SolidWorks zmieni nazwy komponentów tymczasowo, a po zapisaniu plików zostaną zmienione trwale. Otwieranie części w osobnym oknie dalej jest dostępne po kliknięciu na nią prawym przyciskiem myszy, ale teraz zostało ono rozwinięte o możliwość bezpośredniego otwarcia części lub całego podzłożenia, do którego należy.
Warto zwrócić uwagę na to, że nazwa tego złożenia została zmieniona w osobnym oknie. Kiedy klikniesz ikonkę Zapisz, SolidWorks pozwoli Ci w prosty sposób wykonać zmianę nazwy złożenia oraz da dostęp do informacji o używanych odniesieniach. Dzięki tej opcji poprzez przeszukanie wskazanych folderów zaktualizujesz wszystkie odniesienia, gdzie dany podzespół mógł być używany. Okno podglądu komponentów ma wiele innych użytecznych zastosowań. Na przykład jeśli skopiujemy i wkleimy te dwie części używając standardowych skrótów Windows, możemy wykorzystać okno podglądu do podejrzenia wewnętrznych obszarów modelu. Powiążmy zatem nakrętkę ze sworzeniem. Od momentu, kiedy staje się on przezroczysty, jesteśmy w stanie wskazać wybór przez ścianę elementu i powiązać stożkową powierzchnię śruby z kołkiem. Bardzo proste rozwiązanie. W SolidWorks 2016 została wprowadzona nowa funkcja Wyczyść nieużywane operacje w modelu. Wygaszone części we wszystkich konfiguracjach oraz nieużywane szkice czy geometrie odniesienia w złożeniu są pokazane na liście. SolidWorks ostrzeże Cię, że operacje te mogą być wykorzystywane w innych modelach i że należy usuwać je z rozwagą. Wyczyszczenie nieużywanych operacji dostępne jest także na poziomie części. Wygaszone we wszystkich konfiguracjach operacje, szkice bądź geometrie odniesienia mogą być także usunięte. W wersji SolidWorks 2016 pojawiła się także nowość w bibliotece Toolbox. Od teraz w folderze Favorites można przechowywać najczęściej wykorzystywane komponenty. Dodanie ulubionych komponentów polega na ich prostym przeciągnięciu i upuszczeniu w folderze. Dużą oszczędność czasu zapewni możliwość edycji kilku komponentów Toolbox w jednym momencie. W poprzednich wersjach elementy te musiały być edytowane pojedynczo, co mogło powodować błędy. Dodatkowo możliwa jest zmiana typu łącznika. Mając dostęp do całej biblioteki Toolbox, wskazujemy nowy rodzaj łącznika, zmieniamy jego rozmiar i długość, a SolidWorks zastąpi wszystkie komponenty. Wiązania mogą być równie szybko naprawione przez komendę zastąp elementy wiązania, o której mówiliśmy wcześniej. Wystarczy zastąpić wiązania pojedynczego komponentu, a SolidWorks zadba o to, by zostały poprawione wiązania pozostałych elementów. Mając do dyspozycji tyle nowych funkcji w SolidWorks 2016, z pewnością przyspieszysz swoją pracę.